6, tu widziałem przełącznik. Kto tu jest? To ty, Justin? Nie! Kto tu jest? Mam! Jak tu wszedłeś? Przez drzwi. Sprawdzałem rano, były zamknięte. Kierownik dał mi klucz. Pan jest tu socjalnym? Nie, pacjentem. O, Roy! A ty? Z którego jesteś oddziału? Z żadnego. Jestem reżyserem. Spodziewałem się kogoś starszego. Louis. Justin Nowak. Jestem pracownikiem socjalnym i to ja pilotuję ten projekt. No, ale jest problem, bo Ted jest spalony. Tam, jedna warstwa farby i nie będzie śladu. No nie! No ktoś tu był przede mną! A ty nie jesteś na oddziale Z? No ale dałeś się wpuścić. O, cześć, Harriet. Też chcesz zagrać w naszym przedstawieniu? Harriet jest członkiem zespołu, który sam zebrałem. Poza nami nikt się nie zgłosił. Ciekawe, gdzie są dziewczyny. To Roy, nasz pacjent, który wpadł na pomysł wystawienia tu sztuki. Będziemy dobrymi partnerami. Jak się nazywasz? Louis. A to jest Daga. Więc jesteś reżyserem? Tak. Zrobiłeś coś, co mogłam widzieć? Chyba nie. Nie chwal się tak. A film? Nakręciłeś jakiś film? Nie. Dobrze, dobrze. A to jest Harriet. Ale trochę nieśmiała ta nasza Harriet. Jednym z celów projektu jest przebicie się do ludzi właśnie w takim rodzaju, żeby wyszli ze skorupy. Możemy zacząć, Jerry? Spokojnie, Roy. Rozumiem, że czujesz się trochę niewyraźnie. Sam też się kiedyś tak czułem. Rzecz w tym, i sam się o tym przekonasz, że oni są normalni. No, nie całkiem normalni, bo inaczej by ich tu nie było. Ale łapiesz, o co mi chodzi? To normalni ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy i mają niezwykłe pomysły. Trafiłeś na świetną grupę. Nie będzie z nimi większych problemów. Lepiej jednak nie spuszczaj oka z Dagi. Nawet nie widziałem, że ją wypuścili. Pacjentom z oddziału Z nie wolno wychodzić ani w dzień, ani w nocy, póki nie mamy pewności, że nie zrobią krzywdy ani sobie, ani nikomu innemu. Skoro ją wypuścili, nie powinna sprawiać kłopotu. Pod warunkiem, że bierze leki. Bo ona bezczelnie potrafi kłamać, że ich nie bierze. A jeśli ktoś zapomni wziąć lekarstwo i... I wpadnie w szał? Takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach. Ci ludzie najwyżej mogą zachowywać się trochę dziwacznie i tyle. Jakby co, wezwij kogoś po pielęgniarkę. Co konkretnie ma z nimi robić? Przedstawienie, myślałem, że wiesz. Nie, chodzi mi o to, jaką sztukę ma wystawić. Obojętnie, może farsę? Wszystko jedno, musisz ich zainteresować. To najważniejsze. No więc gdzie mieszkasz? Słucham? Lokal, pokój, mieszkanie, dom na Rarodera. Mieszkam w domu. Nieźle! Nieźle jest mieszkać w domu. Gdzie? Gdzie? Głuchy jesteście, co? Nie ma nic gorszego niż głuchy reżyser. Co za punktualność! To daleko! No dobrze, ci to zrobię, trochę schudniesz. Szwankota! Daga, Sherry, spokojnie! Sherry, to jest Louis, nasz nowy reżyser. Witaj. Nie jestem ze szkła. A to jest... Ruf? Cześć. A to... Przepraszam, jak masz na imię? June. Louis, po czwartej wszyscy muszą być na oddziale. Miło mi z wami, ale mam jeszcze dzisiaj kilka spotkań. Cały czas w biegu. Ciekawe, co świat by zrobił, gdyby nie było pracowników socjalnych. Jakoś by sobie poradził! No dobrze, już mnie nie ma. Połamania nóg. Czy wszyscy socjalni mają taki wisielczy humor? To takie teatralne powiedzonko, głąbie. Znalazłem się w dość niezwykłej sytuacji. Reżyserowałem kilka sztuk na studiach i właśnie te studia... Do rzeczy, Jerry, bierzmy się za sztukę. Harriet!
Wróć! To co, zaczynamy? Tak. Najwyższa pora zastanowić się nad tym, co chcemy wystawić. Z taką małą obsadą moglibyśmy zagrać Wyjątek i regułę. To sztuka Bertolta Brechta, niemieckiego dramatopisarza. Nie, nie, jeszcze raz nie. Tracimy tylko cenny czas. Już wybrałem. Zagramy Così fan tutte. Harriet! Così fan tutte to opera Mozarta. Największa opera na świecie. Znasz ją, co, jeżeli masz uniwersyteckie wykształcenie. Mozart nie jest moim... ulubionym kompozytorem? Nie jest, ale będzie. Na pewno będzie. O czym to jest? O tym, że prawdziwą miłość trzeba poddać w próbie, żeby sprawdzić, czy jest prawdziwa. Powalające. Już się wzruszyłam. Całe 3 godziny tylko o tym? Zamknij się, jak ci przyjdę. No tak, uspokójcie się, do was, walnę was tak, że wam łby odpadł. Nie, nie trzeba stanowczo. Niech on opowiada. Wszystko zaczyna się w kawiarni w Neapolu we Włoszech. Dwaj młodzi mężczyźni przechwalają się, jakie to mają wierne dziewczyny. Wtedy Don Alfonso mówi do Gugliema i Ferrando: okej, załóżmy się, sprawdźmy, czy są wierne. Wtedy dwaj młodzi mężczyźni udają, że idą na wojnę, choć tak naprawdę nie idą, przebierają się i uwodzą dziewczyny. A dziewczyny zachowują się. Tak, 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 ale mam kolejny zwrot akcji, ponieważ dziewczyna Gugliema zakochuje się w Ferrando i na odwrót. Don Alfonso miał rację, kobiety nigdy nie są wierne. Stąd tytuł Così fan tutte. Wszystkie są takie. Jest jeszcze muzyka, są pytania? Czy będziemy pić cappuccino? Co, proszę? Na scenie. Jak to mówię, piankę? Nie rozumiem. W pierwszej scenie w kawiarni potrzebny jest prawdziwy ekspres do kawy. Nie musimy pić cappuccino. A, to dobrze, nie lubię ekspresu. Trzeba powiedzieć o tym terapii zajęciowej, żeby od razu zaczęli robić kostiumy. A więc będziemy udawać? No, że pijemy kawę. Jeśli to będzie cozy, to tak. A co zrobię, jeżeli będę chciała zamieszać piankę? Możemy użyć kawy instant. To za czasów Mozarta była kawa instant. To nie ma znaczenia, Ruf! Nie lubię kawy rozpuszczalnej. Ty odpowiedz, Jerry. To ty tu jesteś reżyserem. I tak nie grasz w tej scenie. W kawiarni są tylko mężczyźni. Ktoś taki ma nami kierować? Gdzie jest pianino? Pianino będzie jutro. Jutro będzie na pewno. A lunch? Ale w Così wszystko jest śpiewane. No tak. Ale ja nie umiem śpiewać. W ogłoszeniu było napisane, że jest to opera. W ogłoszeniu było napisane. Poszukuję ludzi, którzy chcą tworzyć teatr. To był nagłówek! Nie przeczytałaś do końca. Naprawdę nic nie umiesz śpiewać. Nie, operę. Luis cię nauczy. Roj, ale ja... Ale ja nie zaśpiewam nawet la la la, jeśli chodzi o... Co on tutaj, Harriet? Jak wydobędzie z niej choćby słowo, to cud. Słyszałem niedawno, jak coś sobie nuciło, ma wrodzony talent. Mój instynkt, jak do tej pory, jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Rozchmurz się, Jerry, wszystko będzie dobrze. Jest jeszcze jedna sprawa, kto mówi po włosku? Co? Tam wszystko jest po włosku. Harriet! Zgadzam się z Harriet. Nie, nie, nie! Powinniśmy chyba zrobić coś prostszego. Jakąś jedną aktówkę na przykład. Takiego Brechta. Jest całkiem prosty. Ale to moje marzenie, Jerry. Marzenie mojego życia. A co? A wy nie przyłączyłyście się do szczurów uciekających z Titanica? Wolę to niż oddział. Możesz powtórzyć tytuł? Così fan tutte. Nie masz przypadkiem nagrania? Całą muzykę mam w głowie. Harmonia sfer istnieje i... harmonia za to muzyka Mozarta. Bez niej świat nie byłby ten sam. Przekonam.
Ten klimat. Wolałbym coś, co pozwoli zaprezentować większy zakres możliwości wokalnych. Ale to jedyny kawałek, jaki znam od początku do końca. Mogę śpiewać tylko wtedy, kiedy tekst mam opanowany co do słowa. No chyba, że chcecie, żebym robiła z siebie idiotkę. Prawie na pewno, jeśli nie całkiem na pewno. Dorobella, jak myślisz, Jerry? Kto następny? Harriet. Dalej Harriet. Ostatni będą pierwszym. Zaśpiewaj coś. Jakąś kolędę. Wszyscy znają kolędy. Nie umiem. Roy, nic z tego nie wyjdzie. Jerry, ja wierzę w Harriet, a Sherry to wykapana despina. Kim ona jest? Pokojówką. Chcę dostać dużą rolę. Tak naprawdę despina ma najwięcej do zagrania. Publiczność staje z wrażenia. I cały oddział męski też. Jeszcze jeden taki żart. I oczywiście wszyscy są obsadzeni. I poszło jak po sznurku. Roy! Musimy pomyśleć o kostiumach. Boże, już powiedziałem o tym terapii zajęciowej, żeby przestali pleść koszyki. Roy! Są jeszcze dekoracje. Boże, kto wymaluje kulisy? Może grupa plastyczna? Roy! Uwaga! Adolf Hitler przemówił. Każdy reżyser do tyran. Przesłuchaliśmy już wszystkich. I przy okazji coś zauważyłem. No proszę. A ten nic, tylko szczegóły i szczegóły. Nikt tu nie umie śpiewać. Ja umiem. I Rów też. Chodzi mi o to, Roy, że nikt tu nie umie śpiewać opery. Ktoś dzisiaj wstał lewą nogą, prawda? Operowy śpiew wymaga lat praktyki. A jakby tego było mało, Così fan tutte napisana jest po włosku. Chce sięgnąć gwiazd, Jerry. Czy jest w tym coś złego? Nie, podziwiam twój entuzjazm. Więc sięgnijmy gwiazd. To mi się podoba. Może powinniśmy wystawić sztukę, o której mówił Louis. O, ludziarstwo. Zróbmy musical. Chłopie, rockową operę nagą, pierwotną. Make love, not war. War. Jak to się mówi? Ty oczywiście zostaniesz ubrany. Mam! Znalazłem rozwiązanie. Śpiewajmy po angielsku. Albo po polsku. Od razu zaczynamy próby. Roy, chyba mnie nie zrozumiałeś. Nie da się natychmiast zacząć prób, ponieważ nikt nie umie śpiewać. I znów trafiłeś w dziesiątkę. Wiecie, zaczniemy jakby to było zwykłe przedstawienie, a jak już nauczymy się śpiewać, włączymy arię, gotowe przedstawienie. A lunch? Przerwę zarządza reżyser. Jestem głodna. Przerwa na lunch. Już koniec? Czy reszta wyszła na lunch? Dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego wszystko dzwoni? Dobrze się czujesz? Nie słyszę, co mówisz! Zawracam ci głowę? Nie. Jak ma na imię twoja dziewczyna? Lucy. Ożenisz się z nią? Kto wie? Nie rób tego! Tata zawsze mi powtarzał, że w małżeństwie zawsze masz szansę na samotność, ale nigdy na osobność. Ja tam lubię swoją osobność. Gdzie tu jest klub? Tam, ale nie ma światła. Życzyłabym ci, żebyś wpadła do środka, jesteś za głupia. Idź spał kota. Dlaczego oni zawsze tak mówią? Bo to zrobiłam. Spaliłaś kota? Koty. Podpaliłam. Jak byłaś mała? Nie, nie. Całkiem niedawno. Wszystko miałam psychiatry. Rozumiesz. Bo z piromanią jest pewien kłopot. To jedyne przestępstwo, przy którym musisz być obecny od początku do końca, żeby osiągnąć wspaniały efekt i pełną satysfakcję. Rozumiesz? No i gleniarze dorwali mnie i wysłali do psychiatry. Gdyby nie ten przeklęty kot, nie siedziałabym tu. Ale smród! Na pewno byłaś tam przede mną. Nie, ale pójdę teraz, bo go ogrzałaś. Strzałka mała. Nie wiem, dlaczego tu siedzisz. Nie masz nic do jedzenia? Nie, tu mi po prostu dobrze. Wcale nie. Pójdę po kanapki. Też mogę się z tobą podzielić. Po prostu chcę zajrzeć do scenariusza. Uuu, dostałam tu rolę? Tak. Pokojówka przebiera się za lekarza, potem za księdza. Rola, która poszerzy moje aktorskie możliwości. Czy przedstawienie zobaczą osoby spoza szpitala? Spoza szpitala? Nie mam pojęcia. Wiesz, naprawdę cię lubię. Dobra,
zaliczyć? Oczywiście. Jest! Posłuchałabym muzyki. Byłaby taka. Wierność i piękność dały jej niebiosa. Chwilę, moment. A co z muzyką? Zaczniemy próbować normalnie, jakby to była zwykła sztuka, a potem włączymy muzykę w przedstawienie. Przecież wiem. Jak mam zamknięte oczy, to nie znaczy, że śpię. Mam na myśli uwenturę. Będzie jutro. Chcecie posłuchać samych zaproponowania? Tak. Nie. Jakby negar przez cały wieczór na pianinie, zrobi się nudno. Uwenturę zagram na akordeonie. Nie można grać Mozarta na akordeonie. Nie ma akordeonu, nie ma pianina. Cóż, to znajdziemy innego pianistę. Gdzie? Dobra, okej. Niech będzie akordeon. Myślałem, że jesteś stanowczy. Nie wolno za pierwszym razem ulegać. Moja Dorabella nie byłaby taka. Wierność i piękność dały jej niebiosa. A gdzie kawa? Rów! Przestańmy przez chwilę zajmować się kawą i... Nie, Rów dotknęła bardzo ważnej kwestii rekwizyty. Właśnie pijemy kawę. Ale w kuchach nie ma kawy. Oczywiście, że nie ma. Mogę zjeść iluzję, tylko wtedy, kiedy wiem, czy to iluzja. Ale tam naprawdę nie ma kawy. Nie ma. Oni udają. A publiczność myśli, że to naprawdę kawa? Jeśli aktorzy dobrze grają, to tak. Iluzja prawa. Inaczej mówiąc, prawdziwa iluzja, tak? Tak. Jak już powiedziałam wcześniej, mogę znieść albo iluzję, albo prawdę, ale nie jednocześnie. Luz! Słucham? Zamknij się! W teatrze nie ma miejsca na metafizykę. Mówię o kawie. Rów! Zacznijmy w końcu. Przestańmy przez chwilę zajmować się kawą i zacznijmy. Moja Dorabella nie byłaby taka. Wierność i piękność dały jej niebiosa. Moja Fiordaliggi nigdy mnie nie zawiedzie. Stało się jej piękność równoświecą blaskiem. O! Harriet, twoja kwestia. Harriet, proszę. Dlaczego? Dlaczego zawsze ludzie muszą mnie zawodzić? Dlaczego zawsze mnie to spotyka? Harriet, rozumiem, że przyszłaś do nas, bo chcesz grać w Così fan tutte. On kazał mi tu przyjść. Così, daję ci szansę, może w końcu coś ci się uda w tym życiu. Harriet, możemy wrócić do tej sceny później. Zagramy teraz następną, a ty popatrzysz, jak to robimy. Brawo. Mistrzowskie posunięcie. Zaczynamy. Scena druga. Ogród Redczynie Morza. Sherry, możesz usiąść. Już nie jestem w scenie drugiej. Przerobiłem tekst tylko do twojego wejścia. Jesteście w ogrodzie nad morzem. I znowu iluzja? Jesteśmy w teatrze, to ewidentne! Oczywiście, że iluzja. Obie patrujecie się w miniatury swoich ukochanych. Jak to miniatury? Takie małe portrety. Nieprawdziwe? Prawdziwe będą później. I znowu na niby? A nie chcesz też, żebym przypadkiem grała na niby? Rów! Błagam, niech to się uciszy. Co masz na myśli? Niby to jesteśmy nad morzem, czy tam w ogrodzie. Niby to trzymają portrety, więc może powinnam usiąść i udawać, że niby gram! Rów! Po prostu udawaj. Bardzo skutecznie namieszałeś mi w głowie. Rów!
Wszystko się ułoży. Zacznijmy mówić nasze kwestie, dobrze? Powiedz mi, siostro, czy są gdzieś na świecie również słodkie usta, również twarz szlachetna? Spójrz, co za ogień! Czy teraz udaje, że patrzy na mnie? Chciałam się tylko upewnić. Spójrz, co za ogień płonie w tych oczach. To jest twarz żołnierza i kochanka. Możecie chodzić, jeśli chcecie. Jakbyście się przechadzały po ogrodzie, oglądały portrety i rozmawiały o swoich chłopakach. Ale jeśli któraś z nas się potknie? Kamienie są iluzją, więc się nie potkniecie. To jest twarz piękna i groźna. Ruf, dlaczego się nie przechadzasz? Właśnie zastanawiałam się, kiedy w końcu mi powiesz, w którą stronę mam iść i ile kroków zrobić. Obojętnie w którą stronę. Zrób tyle kroków, ile chcesz. Byle to wyglądało naturalnie. Prawdziwie? Nie, naturalnie. Jeśli będziesz się przychadzać jak w prawdziwym życiu, kierunki i kroki same wyjdą. Nie sądzę, Jerry. Reżyser ma reżyserować. Kierować aktora w odpowiednią stronę. Więc ile kroków mam zrobić? Podejdź do tamtego miejsca i licz kroki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Masz zrobić sześć kroków. Ale dużo jeszcze mały, bo jeżeli robię małe, to 10 albo 11, ale kiedy stawiam bardzo duże kroki, to wystarczy nawet 5. Mamy próbę! Muzyka jest tak samo ważna. To nie jest Mozart. Oczywiście, że nie. To Wagner. Przerwa! Zarządzam przerwę! Już czas na przerwę? Tak! Cóż, ty to rządzisz. Nie możesz ćwiczyć na dworze. Myślisz, że ty mam na siebie włożyć? Cokolwiek, co chcesz. Myślałem, że wyszłaś. Wyglądasz, jakby coś cię gryzło. Ciężko mi się dzisiaj pozbierać. Byłam zaskoczona, kiedy cię dzisiaj zobaczyłam. Byłam pewna, że nie wrócisz. Wciąż się ich boisz? Nie jest tak źle. To musi być dziwne robić przedstawienie z takimi amatorami jak my. Lucy White, twoja dziewczyna. Teraz wygląda jak piosenkarka z podrzędnej kawiarni. Niespodzianka! Ciasteczko rodzina przywozi. Pyka! Poczytam gazetę. Powiem ci coś, ale niech to zostanie między nami. Kiedy przeglądałam pierwszą scenę, w której nie mam nic do roboty, co jest raczej zaskakujące po tych wszystkich gadkach, że rola Despiny jest najważniejsza, mój wzrok padł na kwestii Harriet. Wierność kobiety jest jak feniks z Arabii. Wszyscy przysięgają, że istnieje, ale nikt go nie widział. Tak na marginesie, twój przykład jest fantastyczny! Uważasz, że takie właśnie są kobiety? Niewierne i niestałe? Z kimś takim jak ty byłabym wierna i stała. Co? Wpadło nie tam, gdzie trzeba, co? Co to za zapach? Benzyna? Daga! Ale pięknie gustuje! Niech mi ktoś przyniesie kota! Wiadra! Przynieście wiadra! Groźniejsza pomsta Boga może być tylko pomsta szefa! Skończyłaś już dekorację? Tu nic nie ma. Louis powiedział, że dekoracja ma być skromna. Trochę zbyt surowa, Harriet. Wiecie, całymi dniami siedziałam przy pianinie. Nie grałam, tylko myślałam. I nagle bam! Wizja! Ta-dam! Harriet! Jesteś geniuszem, wiem. Użyjesz prawdziwych drzew? Nienawidzę prawdziwych rzeczy. Inaczej nie byłoby mnie tutaj. Myślę, że znalazłem sposób na muzykę. Oni nie nauczą się śpiewać, to beznadziejnie. Głowa do góry.
będziemy mieć muzykę, przynajmniej w części przedstawienia. Tak sądzisz? Tak, zostaw to mnie, dobrze? No to wracamy do roboty. Próbujmy dalej, zostało niewiele czasu, w piątek premiera. Nie zdążymy. Zdążymy, w piątek po południu robimy dodatkową próbę. Dobrze. Próba jest najważniejsza. Dobrze. Zaczynamy tam, gdzie przerwaliśmy. Ferrando bądź Fiordiligi. Zaczynamy. Rów Roy, końcówkę proszę. Szczęśliwa odmiana serc naszych i uczuć. Olowa radości, o słodki ból. Co jest? To taka! No i to na pewno taka! Rów, uspokój się! Luis! Chcesz kanapkę? I pójdę spać. Nie, dziękuję. Chcesz? To mi przypomina zabawę w ciuciu babkę. Jako dziecko byłam w tym linii. Dobra. Zawsze umiem wyczuć, gdzie są inni. To ja! Dziwne, ale mój szósty zmysł zwykle mnie nie zawodzi. Zawsze wiem, gdzie są ci, szczególnie ci, których lubię. Zasłużyli sobie na to. Kto, Harriet? Luis, powiedz, ciepło albo zimno! Ci faceci z Cozy, żeby udawać kogoś innego i doigrali się. Każda Luis? Z dziewczyn zakochała się w przyjacielu swojego ukochanego. Luis, gorąco, tak? Powiedz, że tak! Czuję ciepło twojego ciała. Wiecie, dlaczego lubię ciemność? W szpitalach nigdy nie jest ciemno. Zawsze świeci się na korytarzu albo gdzieś. I lubię ciemność. Miałam kiedyś chłopaka, który zamykał mnie w szafie, żeby nie uciekała. Luis, gorąco, tak? Masz mnie, Sherry. Nie, skądże? Co wy tam wyprawiacie? Ja się już tak nie bawię, ja już nie chcę. Naprawiłem! Wiedz. To się nazywa złota rączka. Nawet na chwilę nie można was zostawić samych. Tam to jest, jak się pracuje z amatorami. Jeszcze jeden taki numer, wyrwę ci rękę. Zaczynamy za godzinę. Śmieszna kobieto. Widziałam cię w garderobie. Słyszałam, jak mówiłeś do siebie, spokojnie, Roy, wszystko będzie dobrze, kiedy wejdziesz w scenę. Nie mam kremy. To dlaczego nie chcesz grać? Bo nie pamiętam swojej roli. Ani Liniki, nic. Trema. Żadna trema. Zanik pamięci tyle. Coś takiego jeszcze mi się nie przydarzyło. Pot na plecach, suchość w gardle. Kompletna utrata pamięci. Roy, trema to normalna rzecz. Ja też się boję. Nie. Nie wyjdę i nie zrobisz z siebie głupka. Wszyscy będą się na mnie patrzeć. I o to chodzi. Poważnie bym się zaniepokoił, gdyby się na ciebie nie gapili. Bo to by znaczyło, że źle grasz. Chcę, żeby cię było widać przez cały czas. Zwykle właśnie tak jest, kiedy jestem na scenie. Masz rację, Jerry. Wracam. Powtórzmy kilka scen, żebym wczuł się w rolę. Harriet, ty wariatko! Harriet, co się dzieje? Powiedziałam ci o Macbecie. I Roy, on mało mnie nie zabił. Powiedział, że muszę objąć teatr
trzy razy, żeby zdjąć klątwę! Nie mogę przestać! Muszę zdjąć klątwę! Harriet, publiczność już wchodzi! Harriet! Gdzie ona jest? Harriet, opuszczam uwerturę, pośpiesz się, no! Byli bardzo spokojni. A zespół? Nie podejrzewałem, że to możliwe. Wyszli ze skorupy. Po prostu wyszli ze skorupy. Świetnie, bo przy okazji udowodniłeś Royowi, że się myli. Nie rozumiem. Codziennie po próbach przychodził i narzekał na twoją pracę. Codziennie? Tak, regularnie jak zegar. O, Ru! Cudownie, po prostu cudownie. Parę razy się pomyliłam, powinnam zrobić 5 zamiast 4. Ruf, byłaś świetna. Po prostu świetna. No dobrze, ja lecę. Dzięki bardzo. Dobranoc. Dzięki, Louis. Naprawdę mi się podobało. To dobrze. Nie lubię pożegnań, dlatego jak przyjdzie reszta, to powiedz, że jestem na dworze i liczę gwiazdy. Dobrze. Ten teatr to mi się dopiero palił. Moje motto brzmi próbować, próbować, nigdy nie przestawać pracować, aż w końcu się uda. Mama wbiła mi w głowę to z pracy. Nie powinnaś już wracać na oddział? Chcesz się mnie pozbyć? A tak przy okazji, trzeba było zrobić jakąś inną operę. Robisz stupieszałą operę. Zobaczyska stary. Cześć, głupia. Nic pan kota. Kto ci bierze kwestii, Oscar Wilde? List miłosny ode mnie dla ciebie. Dagadała mi twój adres. Jutro kolejny w twojej skrzynce. Wiesz, Louis, kiedy stąd wyjdę i wtedy ziemia się zatrzęsie. Do zobaczyska. Będzie mi ciebie brakowało. Pa, kochanie. Dziękuję. To ja to dziękuję. Wyglądasz na szczęśliwą. Świetnie się bawiłam, a poza tym wychodzę stąd, wyfruwam z klatki, a potem prosto na stację i pierwszym pociągiem do Sydney. Sydney? Jak chcesz, mógł zawieźć się na stację. Nie wiem, czy powinieneś. Chyba się w tobie zabujałam. Więc dlaczego nie? Bardzo cię lubię, Louis. Odwiedzisz mnie przed wyjazdem, dobrze? Oczywiście. No i co, Jerry? Udało nam się. Pewnie, że tak. Chociaż słyszałem, że we mnie wątpiłeś. Justin mówi, że chodziłeś do niego na skargę. Masz jeszcze drobne kłopoty z reżyserowaniem? Jak każdy początkujący reżyser. Dlatego zrobiłem ci listę błędów. Dobrze, że to jest nieśmiertelne, bo los ci jej nie szczędził. Dziękuję, Roy. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale w następnym roku większe wydarzenie, większy triumf. Jerry, pani dyrektor, Don Giovanni! Zgasz światło, Jerry, jak będziesz wychodzić. Dobrze, Roy.